związku z tymi intensywnymi opadami deszczu i burzami, które trwały od piątku aż do wczoraj tak naprawdę, na terenie miasta odnotowaliśmy ponad 300 interwencji związanych z powalonymi drzewami, zalanymi posesjami i rzekami, które wylewały na tereny między innymi też zabudowane. Na chwilę obecną sytuacja jest stabilna, opanowana, liczba interwencji spadła. Niestety musimy czekać, aż poziom wód gruntowych opadnie, żeby woda mogła w każdym miejscu zejść, ze względu na to, że te opady, które były, to są opadami rekordowymi, jeśli chodzi o skalę miasta. Ich ilość wyniosła ponad 102 litry na metr kwadratowy. Także w historii zapisów, jakie były do tej pory, jeszcze nie odnotowaliśmy takiego intensywnego opadu. Na chwilę obecną największe działania prowadzone są jeszcze tutaj w obrębie całej rzeki Malinka, która jest wypełniona aż po brzegi. Tutaj za nami ustawione zostały pompy, które pomagają odpompować trochę wody z rzeki, żeby odciążyć ją i zapewnić bezpieczeństwo w obrębie ulic europejskich, madrycka, wenecka, luksemburska, brukselska, które przez tą wodę padającą z rzeki na pola okoliczne były zalewane. Na chwilę obecną tam już nie ma zagrożenia dla mieszkańców, dla budynków. Niestety cały czas musimy pompować, żeby utrzymać ten poziom do opadku wód gruntowych. Budynki, które zalane są jedynie wodą gruntową, nie są przez straż pożarną pompowane ze względu na możliwość wypłukania fundamentów tych budynków i to, że ta woda znowu wróci do tych budynków do czasu, aż nie obniży się poziom wód gruntowych. Tak naprawdę tutaj tylko czas i to, że jak najwięcej tej wody odpompujemy jak najdalej od miasta, to spowoduje, że poziom w tych budynkach się unormalizuje. Jeśli chodzi o nawałnice i silny wiatr, największe szkody były w drzewostanie. Oczywiście, bo przy silnym wietrze łamią się drzewa, przewracają na drogi. Uszkodzone latarnie. Mieliśmy uszkodzone 3 obiekty oświatowe, szkoły, których zerwało dachy. Były budynki mieszkalne, wielorodzinne, w których też zostały zerwane dachy, które zostały zaplandekowane przez strażaków. Do tego zalane zostały 2 razy szpitale. Raz szpital wojewódzki na Katowickiej, raz szpital na Witosa, tutaj uniwersytecki. Tam woda z piwnic została też odpompowana i działają one w sposób normalny od 2 dni już tak naprawdę. Na chwilę obecną mamy na terenie miasta sytuację stabilną. Nie ma większych zagrożeń, jeśli chodzi o rzeki i cieki mniejsze. Do tego wszystkie służby są dalej w podwyższonej gotowości. Na wszystkie interwencje mieszkańców Straż Pożarna wyjeżdża, sprawdza, gdzie jest zapotrzebowanie na dodatkowe ewentualnie worki. Teraz tak naprawdę jedyne, na co musimy czekać, to opadanie wód, które tutaj muszą spłynąć, żeby sytuacja się unormowała. Na ten moment nasze działania ograniczają się do przepompowywania wody, tak żeby odciążyć rzekę Malinkę, co automatycznie prowadzi do obniżenia wód gruntowych. Na tym stanowisku jesteśmy od dnia wczorajszego. Dokładnie rozbiliśmy tutaj stanowisko wieczorem. Nie wiadomo, jak długo jeszcze zostaniemy. To jest kwestia decyzji zarządu kryzysowego oraz oficera Państwowej Straży Pożarnej. Po naszych działaniach ten poziom wody faktycznie się obniżył i co najlepsze, prognozy pogody są optymistyczne na najbliższy czas. Także myślę, że długo nie będziemy tutaj po prostu pompować tej wody.